Tuż obok jaskini Runcajsa był staw. Oczko wodne. Runcajsie, powiedziała zaniepokojona Hanka. A w tym momencie kurek od pistoletu Runcajsa sam się naciągnął. Runcajsie, powtórzyła zaniepokojona Hanka. Coś mi się tu nie podoba, powiedział Runcajs. Kiedy kurek od pistoletu sam się naciąga, to musi coś oznaczać. Pardon, piękna pani. Nie przejeżdżała tędy przypadkiem drużyna do Niberengali ze Stramandury? Spytał cudzoziemiec. Nikt tędy nie przejeżdżał, odpowiedział Runcajs. Wiedziałbym, ponieważ to mój zbójnicki rewir. Co robisz, śliczna pani? Zapytał Hankę pan. Żebym nie ja jeden był tak zbójnicko ubrudzony, odpowiedział za Hankę Runcajs. Jestem Don Miracle, pierwszy magik i strzelec u Doni Berengali z Estramandury. Przedstawił się pan. Twarz jak z cegły, wąsy jak chrust, oczy zatopione pod brwiami. Myśli sobie Runcajs, wzdycha i pije ze zmartwienia, żeby wypić z miski ten zbójnicki portret. Dio, czy nie czas na kolację? Spytał pan Don Miracle. Przecież niosę garnek, odrzekł smutno Runcajs. Santa Maria della Guadalcanal, ale co w nim jest? Spytał śniady pan. Santa Maria del Guadalcanal, ojej, powtórzyła cicho Hanka. Skup go! O, powiedział śniady pan. Momento! Proszę, rzekł Don Miracle. Częstujcie się bażantem i winem. Ale pardon, Donia Hanka nie ma odpowiednich szat. Dziękuję, rzekła Hanka i pięknie się uśmiechnęła. Proszę, rzekł śniady pan i wszystko było gotowe. Hanko, co się z tobą dzieje? Krzyknął Runcajs. Nie wiem, rzekła Hanka. Jestem zaczarowana. Trzymaj mnie, bo odejdę.
Szybko! Gdzie jesteś, Rumcajsie? Spytała cicho Hanka. Już idę! Odpowiedział Rumcajs. Zimno ci! Rano zwrócę ci serdak. Dobrze! Powiedział Rumcajs. Położył się tam, gdzie stał i po chwili zasnął. I wam też życzę dobrej nocy.